Hej, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mamy piątek, który jest dniem wolnym od pracy. Jest święto narodowe, dlatego razem z Antkiem i ze znajomymi postanowiliśmy wykorzystać troszeczkę ten czas. Mieliśmy wprawdzie zupełnie inne plany na dzisiaj. Chcieliśmy iść na małą wyprawę troszeczkę w górach, zrobić jakiś fajny szlak i później iść zjeść coś. Ale generalnie przez ostatnie dni bardzo, bardzo padało, więc boimy się, że te szlaki to będzie teraz po prostu jedna wielka, błotniasta kałuża. Dlatego zostawiliśmy ten pomysł na jakiś tam inny czas, a dzisiaj po prostu spotkamy się przy piwku i przy jedzonku i spędzimy razem czas. Pójdziemy zjeść i tak tam, gdzie chcieliśmy, przy tych szlakach, bo zarezerwowaliśmy już stolik i jedzenie, dlatego nie ma sensu zmieniać tych planów. A po południu tutaj już u nas, w naszych okolicach mamy Oktoberfest, dlatego zamierzamy się też tam wybrać i zobaczyć co i jak. Także jeżeli macie ochotę, mam nadzieję, że macie, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na spędzenie dnia razem ze mną. Z nami tak naprawdę. Zapraszam! Hej kochani, wracam do Was na chwilkę. Chciałam Wam tylko powiedzieć, że znajdliśmy się jak świnki i zdecydowaliśmy się na mały spacerek po wiosce, także po miasteczku. Także mam nadzieję pokazać Wam kilka małych tutejszych uliczek.
Muszę wam to pokazać, jest połowa października, a my właśnie kupiliśmy na zdrowie. A my właśnie kupiliśmy los na loterię świąteczną. Tak, tą grudniową świąteczną. Także tak, to będzie na pewno. Taki los kosztuje 20 euro. W takich wioskach jak tutaj 23, także tak, 23 euro, ale to na pewno będzie zwycięski numer, tak, my wygramy w tym roku i będziemy bardzo, bardzo bogaci w końcu. Chciałam wam tylko powiedzieć, że Hiszpanie mają świra na punkcie loterii świątecznej, tutaj niemożliwe, żeby ktokolwiek nie miał swojego numeru. Często się kupuje ze znajomymi, tak jak my tutaj kupiliśmy właśnie tą 7 i jak coś wygramy, te grube miliony, to też się z tym podzielimy nam, naszą 7. W Hiszpanii znaleźli rozwiązanie na to, żeby nie psy nie sikały wam na drzwi. Wystarczy położyć butelkę wybielacza. Kochani, Oktoberfest okazał się bardzo małym wydarzeniem w naszej wiosce. Tutaj było dosłownie z 50 osób przy małej scenie. Przenieśliśmy się do baru na plaży, dlatego zapraszam was, żebyście zobaczyli, jak wyglądają bary przy plaży. Wracam już tylko na chwilkę, dosłownie na sekundkę z Tirana po całym dniu. To był wspaniały dzień, naprawdę wspaniały. My staramy się spotykać z przyjaciółmi tak często, jak tylko możemy. Niestety nie możemy zbyt często, dlatego że jedna para mieszka w Madrycie, jedna dziewczyna mieszka w Sewidzie. Więc no, jest nam ciężko naprawdę zgrać się, tak żebyśmy wszyscy mogli dokładnie w tym samym dniu właśnie spotkać się i spędzić jakąś chwilkę dłużej. W każdym razie dzisiaj się udało i było niesamowicie. Spędziliśmy razem caluteńki dzień od 12, której się zobaczyliśmy, do 9.30, która jest teraz. Nie jedliśmy kolacji już. Po tym ogromie jedzenia, które wtryniliśmy na obiad, to jest po prostu kompletnie niemożliwe, żebyśmy zjedli i zmieścili cokolwiek więcej. Było świetnie, w tym barze byliśmy dopiero pierwszy raz. To jest bar troszeczkę po znajomości i z polecenia, dlatego właśnie tam powędrowaliśmy i zdecydowanie było warto, naprawdę super jedzenie i wcale nie zapłaciliśmy aż tak dużo na to, co zamówiliśmy. Zamówiliśmy kury jedzenia i już ostatnie talerze, które przychodziły, nie byliśmy w stanie tego przejeść. No, ale ja chciałam wam powiedzieć już tylko, że dziękuję. Chciałam się z wami pożegnać, bo nie lubię nie zakończać moich vlogów. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym. Pa!